poszukiwaniu osób, które ciężko pracują podczas sylwestrowej nocy, dotarliśmy aż tu, na sam kraniec naszego kraju. Czołem, żołnierzu! Człowieku, czy cię oszalał? Cię postrzelił. Telewizja Polska, program drugi. Nie zimno? Kalesony mam. Bardzo dobrze. Żołnierzu, nie smutno tak stać na warcie, kiedy inni się bawią? Smutno nie, ale wkurwany to jestem na maksa. I dlatego tu jesteśmy. Jesteśmy po to, aby podziękować za tę piękną służbę. Za to, że stoisz na granicy. Za to, że pilnujesz naszego kraju, abyśmy my mogli się w spokoju bawić. Pilnuję. Jak tu przyjedzie ruski czołg, to będzie mokra plama pilnowała tego kraju. A może nie będzie tak źle? Przecież Rosjanie nie zdążą. Mamy w Polsce szpicę NATO. Tak, mamy szpicę. Wie pan gdzie? W Szczecinie. A ja stoję gdzie? W Gołdapi. To jest kilkaset kilometrów stąd, panie. Jak tutaj coś będzie nie halo, to będzie ręka, noga, mózg na słupie. To w takim razie będziemy lecieć. Lecie. Do zobaczenia. Stój, człowiek! Gdzie? 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 Do Ruski? Wracaj do naszych. Tu manie pies. Jak ktoś ma paszport, to wpuszczamy czy nie wpuszczamy? To wpuszczamy. A, to ja parę razy źle zrobiłem. No to kogo nie wpuszczamy? Nie wpuszczamy chudych. Chudy. Nawet jak mają paszport? No tak, chudy to jest uchodźca ekonomiczny. I nam wszystko wyje. Wyje. Lubisz kaszę? Pewnie. No to chudy ci wyje. Aha. A gruby? A gruby nie. Gruby nie. Gruby się nażar wcześniej i przynosi ci swój dobrobyt. No a jak gruby nie ma paszportu, to też wpuszczamy? Wpuszczamy. No to ja już nic nie rozumiem. Gruby zje wszystko? No tak. No to pewnie paszport też już zjadł. Może tak. No to skąd ja mam wiedzieć, że miał dobry paszport? Jakby nie był dobry, to by go nie zjadał. Dobra, ja lecę. A jak przyjdzie średni? Jak przyjdzie średni, to robisz kwestionariusz. O nie. I masz problem z głową. No, nara. No, może nikt nie przyjdzie. Ta, nie przyjdzie. Angela Merkel też tak mówiła. Dzień dobry! Jestem Czaryf! Jestem uchodźcą! Kocham wasz kraj! Kocham Polskę! Kocham pierogi! Chciałbym zamieszkać w sercu waszego kraju! W sercu? A konkretnie gdzie? Może być Zgorzelec! Ewentualnie Kubice! Dobra. Tak. O, moment. A pan jest taki raczej gruby, czy raczej chudy? Taki raczej średni. Kaszę. Kaszę lubisz? Tak, raczej średnio. Jakbyś mi pomógł? Dobra, lecimy ten kwestionariusz. Zobaczymy, ile jest w tobie Polaka, ty średni kaszojadzie. Uwaga, skup się. Pytanie będzie pierwsze. Dobra, proszę pytanie. Gotowy? Tak, dobra. Dawno. Co robi Polak, tak, gdy nie ma pieniędzy? A. Dziecko. B. Drugie dziecko. C. Idzie do lombardu. D. Targany wyrzutami sumienia odbiera dzieci z lombardu. Trudne pytania dla Czaryfa, trudne pytania od początku dla Czaryfa. No trudno, to będę strzelał. Co powiedziałeś? Czaryf, nie mam broni, nie mam. Dawaj broń. Nie mam broni, nie mam broni, nie ma nikogo w domu. Nie ma. Tak, słucham. Czaryf, to ci strzela, Czaryf, to ci zgaduje. Odpowiedź B poprosił. B, zgaduję, no. To my tak profilaktycznie tylko, tak. Prewencyjnie, dobrze, dobrze, się nie gniewasz. Dobrze to robiłem, dobrze się reaguje? Dobrze, dobrze. Nie wpuściłem obcych do domu. A my musimy. Dobra, ale pamiętaj. Tak, dziewczytko wie. Dobra, czyli co? O, jaka odpowiedź? B. Odpowiedź B. Drugie dziecko. Tak jest.
Tak. Proszę uzasadnić. Ja mam to wszystko obciekane. Bo to jest tak, 1000 zł becikowego na łeb i jeszcze po 500 od Beatki i Andrzeja. Ja to wszystko obliczyłem, a mam 9 dzieci. Luka pracuje, wiesz, no. I to wszystko za jednym zamachem. To, no. Jak Lewandowski. Mhm. 5 minut, 9 goli. Dobra, ty nie musisz taki twardy. Moment, dalej. Dobra. Tu jest kolejne pytanie. Proszę bardzo. Uwaga. Co robi Polak, gdy znajdzie się w sytuacji, w której konieczne jest użycie języka angielskiego? To był trudny czas, ale mam trudne zaczęcie. A. Udaje nieżywego. B. Chowa głowę w świeżo rozrobiony cement. C. Patrzę, pomyliło mi się. Tak jest trochę. Uwaga. C. Gwałci i molestuje. D. Udaje, że nie słyszy i gwiżdże znany przebój. To był trudny dla Czarifa, ale... Excuse me! Have you ever seen the rain, my friend? Poproszę odpowiedź D. D. Jest pan pewien? One moment, please. Tak, jestem pewien. Odpowiedź D. Poproszę. Dziwne. Dalej. Co robi statystyczny Polak w Filharmonii? A. Nic, bo go tam nie ma. B. Kładzie. C. Gwałci molestuje. D. Szuka swojej wychowawczyni. Kombiny. A przepraszam, pan jest Polakiem? Tak. To poproszę odpowiedź A. A. Dlaczego? No bo pana nie ma Filharmonii. Wiedza! W sumie racja. Chociaż blisko miałem, odruchowo myślałem o Kładzie. Dlaczego? Mój brat ma tak na imię. Cała rodzina taka zabawna? Bardzo. No fajnie, będzie wesoło. Dobra, w poczucie pomocy. Już, spokojnie, następne. Skup się. Co robi Polak w samochodzie? A. Modli się, żeby zdążyć zanim nadejdzie właściciel. B. Korzysta z bezpłatnej toalety. C. Gwałci molestuje. Czy D. Szuka miejsca, gdzie wybuch spowoduje największe straty. Nie! Podchwytliwe pytanie, Czaryf się nie da nabrać. Nie nabiedzę Czaryfa, chciałem, ale nie, podchwytliwe. Nie ma tak łatwo, poproszę o odpowiedź. A, poproszę. A. Tak jest. Modli się, żeby zdążyć, zanim nadejdzie właściciel. Tak jest, pewne. Rodzina z Niemiec mi mówiła. Dobra. 13 punktów! Gratuluję! No nic, z obcokrajowców do tej pory więcej miał tylko Lisa Depe. To wszystko? To już koniec? Tak, to wszystko, to już koniec. Koniec. I bomba. Kto mnie wpuścił, ten trąba!